Cześć, witam Was w trzecim filmie z serii R dla początkujących. Dzisiaj się będziemy zajmować eksportem danych z R i importem danych do R. To znaczy, świat się na R nie kończy i potrzebujemy jakoś komunikować R z innymi programami, wymieniać dane, na przykład z arkuszami kalkulacyjnymi. Dzisiaj Wam pokażę, jak zapisać dane do pliku CSV, tak żeby zostało to odtworzone na przykład przez Microsoft Excel, i jak w Microsoft Excel zapisać plik CSV, tak żeby bez problemu został odczytany przez R. Ale na początek małe sprostowanie. Może pamiętacie, jak w pierwszym filmie namawiałem Was, żebyście zainstalowali najnowsze wersje R i RStudio. No i się okazuje, że muszę się tutaj z pewnych stwierdzeń wycofać. O ile przy R zostałem w najnowszej wersji 4.0.2 i ona jest, jak pamiętacie, z czerwca tego roku, to jak zajrzymy do Help About RStudio, to ja aktualnie korzystam jednak z wersji R troszkę starszej niż ta najnowsza. Korzystam z wersji 1.2 zamiast z wersji 1.3. Okazało się, że wersja 1.3 ma pewien błąd, który pewnie dla większości świata nie ma znaczenia, ale u nas w Polsce, a i owszem. Chodzi o to, że pewne skróty klawiszowe w RStudio wersji 1.3 kłócą się ze sposobem zapisu niektórych polskich znaków. No i na przykład próbując zapisać małą literę E, frustrujemy się niesamowicie, ponieważ wyskakują jakieś okienka, coś się dzieje, nie wiadomo do końca co. No i to jest po prostu zbieżność skrótu klawiszowego ze sposobem zapisu małej litery E. A więc prawy Alt E wywołuje nie to, czego byśmy oczekiwali. Ja po polsku mam zamiar pisać w RStudio, dlatego cofnąłem się do wersji 1.2. Jeżeli Wy nie korzystacie z polskich znaków, nie lubicie ich, unikacie ich z jakiegoś powodu, to możecie zostać przy 1.3. To jest żaden problem, powinno być zasadniczo tak samo pozostałe aspekty. No ale jeżeli korzystacie z polskich liter, to pewnie już się zorientowaliście, że coś jest nie tak, no i to trzeba się cofnąć, żeby ten problem rozwiązać. Podobno wersja 1.4 nie ma już tego problemu, no więc możemy trochę poczekać, zobaczymy. Ja na pewno wersję 1.4 zainstaluję i Wam powiem, czy ten problem występuje dalej, czy też nie. No ale do dzieła. Zajmijmy się eksportem danych w pierwszej kolejności. Jak pamiętacie, w poprzednim filmie skończyliśmy na omawianiu ramek danych. Mówiliśmy sobie, że ramki danych to specyficzne listy, ale o konkretnych wymiarach, o długości elementów. No i w ten sposób otrzymujemy tablicę. Ja tutaj powtórzyłem kod dla ramki danych z poprzedniego odcinka, no i otrzymałem w ten sposób obiekt data, print data, i bardzo proszę, tak on oto wygląda, czyli mamy, tak jak to widać w środowisku, tutaj cztery obserwacje trzech zmiennych. No widzimy, że na początku mamy liczby całkowite, czyli integer, potem mamy zmienną napisową, to jest character, no i następnie znowu mamy, tutaj już mamy nie integer, mamy numeric, czyli mamy jakąś tam zmienną po prostu liczbową, która dopuszcza tutaj wartości ułamkowe na przykład, to przechowujemy liczby generalnie wymierne, i to jest zmienna, która nazywa się height, czyli mamy number, name, height, trzy zmienne, three variables, no i mamy cztery obserwacje, for observation, dlatego że każda z tych zmiennych ma długość czterech elementów. No i na ekranie jest to drukowane w takiej postaci. No i teraz, co byśmy chcieli z tym zrobić? Chcielibyśmy, żeby te dane trafiły do Excela. No i to pozornie jest bardzo proste zadanie. No oczywiście przy takiej małej ramce danych to można by to po prostu przepisać, ale to nie o to chodzi. No zwykle pracujemy na większych strukturach, no i też róbmy tak, żeby to komputer za nas robił pracę, którą jest w stanie po prostu wykonać. No to co my musimy zrobić? Na początku chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, że ja zdefiniowałem tutaj trzy kolumny, a wyświetlane są jak gdyby cztery. No o co chodzi? O to chodzi, że oprócz kolumny number, czyli data dollar number, która jest wektorem liczb naturalnych od 1 do 4, został automatycznie zapisany wektor, do którego możemy się dobrać za pomocą funkcji row names. Został on utworzony przez R,
który nas się nie pytał o zgodę. No i to jest wektor pozornie też liczb, ale tak naprawdę to są napisy, tylko te napisy przechowują liczby. No więc wydaje się, że to jest pewna redundancja, ale nie do końca, bo tak naprawdę to są obiekty o innych klasach, troszkę w inny sposób się będzie na nich operować. Na przykład gdybym chciał sobie przemnożyć data $number razy 2, no to oczywiście to mogę zrobić, bo to są liczby, ale jeżeli spróbuję przemnożyć row names od data razy 2, to co się okaże? O, nie za bardzo, nie da się, dlatego że tutaj mamy już napisy i napisy przez liczbę się po prostu nie mnożą. No więc to nie do końca jest to samo. Czemu zwracam w tym momencie na to uwagę? No o to chodzi, że to R dodał sobie sam, no i niekoniecznie będziemy chcieli, żeby to było zapisywane potem do pliku, który będzie odczytywany przez Excel, tak? Może będziemy się chcieli tego w pewnym momencie pozbyć, szczególnie dlatego, że jak widzimy, nie zachowuje się to w taki sposób, jaka była moja intencja, czyli tak naprawdę nie jest to wektor liczb, tylko jest to wektor napisów. No dobrze, skoro już wiemy, jak jest zbudowana nasza ramka danych, no to jak chcemy ją zapisać do jakiegoś pliku, no to należy się zastanowić, gdzie my w ogóle na tym komputerze jesteśmy. No, w jakim katalogu R chciałby plik zapisać. Do tego służy funkcja getwd, czyli get working directory. No i tutaj wynik zostanie zwrócony u mnie i u was zupełnie inny, bo on zależy po pierwsze od systemu operacyjnego. Ja tutaj mam ścieżkę do pliku, do katalogu, moje dokumenty w systemie Windows. No a jeżeli korzystacie z RStudio na Linuxie czy na Macu, no to pewnie dostaniecie ścieżkę do swojego katalogu domowego. No to się po prostu będzie różniło, no i tutaj już musicie sami ze swoim systemem operacyjnym powalczyć i zobaczyć, jak te ścieżki są budowane. Ja bym chciał, żeby moje pliki nie były pisane do moich dokumentów, chciałbym, żeby one były pisane do na pulpit, tam gdzie najczęściej wszyscy przechowujemy bieżące pliki. No jak to zrobić? Najłatwiej jest po prostu skorzystać z skrótu klawiszowego Ctrl Shift H, który otworzy nam dodatkowe menu, dodatkowe okno dialogowe, w którym będziemy mogli po prostu sobie wybrać katalog, do którego chcemy zapisywać pliki. No ja po prostu wybieram tutaj pulpit, klikam Open, no i okazuje się, że to wywołało komendę setwd, czy funkcję setwd, jak set working directory, czyli ustaw katalog roboczy. No i w moim przypadku to jest c:\users-banasiak-desktop, u was to może być na przykład Home Kowalski Desktop, coś w ten sposób na Macu czy na Linuxie. Czyli nie będzie litery dysku, bo takiego pojęcia nie ma w tych systemach, no a potem będzie Home jako zbiór katalogów domowych, potem będzie jakieś konto, potem będzie pewnie desktop. Czegoś takiego się spodziewam, ale to musicie sprawdzić sobie już sami. Czyli mogę się posłużyć skrótem klawiszowym Ctrl-Shift-H, skorzystać z menu graficznego. Mógłbym wpisać taką komendę. Może się wydawać, że to o kurczę, jest to strasznie trudne, ale tak naprawdę nie, bo zobaczcie, jeżeli zacznę ją pisać ręcznie, setwd, to RStudio będzie mi podpowiadało, jak już wybiorę dysk c:\ i nacisnę tabulator, no to on mi podpowiada, jakie mam tutaj katalogi. No i jak zacznę od U, no to tabulator podpowiada mi, że już users, potem mogę wybrać po prostu na przykład strzałką Banasiak, potem znaleźć tutaj desktop, jak go nie widać na wierzchu, no to desktop i już go mam. Czyli mogę, zauważcie, tę samą komendę dosyć szybko wpisać, nie wklepując literka po literce nazw tych wszystkich katalogów, no i to jest całkiem fajne, całkiem użyteczne rozwiązanie. Oczywiście możemy to zrobić jeszcze na jeden sposób, zupełnie korzystając z menu graficznego, tutaj w menu session kliknąć set working directory, choose directory, no ale to doprowadzi nas do tego samego miejsca, co skrót klawiszowy Ctrl Shift H. Na koniec możemy sprawdzić, czy ten katalog został zmieniony. Raz jeszcze skorzystam z funkcji getwd. No i zobaczcie, faktycznie c:\users-banasiak-desktop, a jak pamiętamy wcześniej było c:\users-banasiak-pulpit.
Documents, czyli z moich dokumentów trafiłem na pulpit, no więc wszystko gra. No to teraz zajmijmy się problemem samego pisania do pliku, jakiej funkcji użyć. Do pisania do pliku w postaci tabeli służy rodzina funkcji writeTable. No i to jest chyba dobry moment, żebyśmy poznali funkcję help, dzięki której możemy zajrzeć do pliku pomocy, w której mamy zapisane informacje, jak korzystać z writeTable. Okno pomocy pojawiło mi się poniżej, ale ono jest dosyć małe i być może niezbyt dobrze będzie to widać na małych ekranach, na przykład telefonów, więc ja sobie to powiększę i powiększę jeszcze samą czcionkę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz to już będzie dobrze czytelne. No i jak taki plik pomocy czytać? Jak skorzystać z funkcji writeTable? Na początku widzimy, że funkcja writeTable pochodzi z pakietu utils i to jest akurat pakiet, który jest instalowany na wszystkich dystrybucjach R, więc każdy go ma, nie trzeba nic instalować. Krótki opis mówi o tym, że funkcja writeTable pisze, czy drukuje, zapisuje w jakiś sposób do pliku albo na ekran pierwszy z argumentów, pozycyjny argument X. No i tutaj obsługuje tak naprawdę ramki danych i macierze, no więc te obiekty w R, które mają ten ustalony wymiar N wierszy razy M kolumn. No i poniżej w rozdziale usage jest składnia. No i tutaj widzicie, że funkcja writeTable bierze jako pierwszy argument pozycyjny właśnie ramkę danych albo macierz. No i ona będzie ją pisała gdzie? Tam, gdzie będzie ustawiony argument file. W przypadku, kiedy on jest ustawiony domyślnie jako pusty, cudzysłów, między którym nie ma żadnych znaków, to jest wyraz pusty, czyli to jest no tak naprawdę brak jakiejkolwiek definicji, to wtedy będzie to drukowane po prostu na ekran. Jak zmienimy tutaj file na nazwę pliku albo na ścieżkę jakąś dostępu do pliku, no to wtedy to będzie tutaj pisane do takiego pliku. Następne argumenty. Append, domyślnie ustawiony na false, no i jeżeli to jest false, no to się okazuje, że nawet jeżeli istnieje już jakiś plik, no to wtedy my tworzymy nowy, niszczymy stary, nadpisujemy, można powiedzieć. Gdybyśmy to ustawili na true, zmienili wartość domyślną, no to wtedy byśmy dołączyli nowe dane do istniejącego już pliku. To się może przydawać czasami, ale zwykle to nie jest to, czego chcemy, ale trzeba uważać, bo R bez pytania nadpisze plik, który już istnieje. Następny argument quote, to znaczy, czy mają być ujęte w cudzysłów zmienne napisowe, domyślnie prawda. Troszeczkę inaczej będzie się zachowywał Excel, jak będzie pisał do plików CSV. Pokażę Wam dzisiaj tę różnicę. Co ma być separatorem pól? Domyślnie jest to spacja. Co ma być znakiem końca linii? End of line. I tutaj ma być po prostu znak nowego wiersza, czyli to jest coś, co się pojawia domyślnie w systemach Unixo-podobnych, co się pojawia na Linuxach, co się pojawia na Macach. W jaki sposób ma być zapisywany tutaj brak danych, w cudzysłowie NI jak non-available. W jaki sposób ma być stawiany znak separujący miejsce dziesiętne, domyślnie jest to kropka. Czy mają być pisane do pliku, czy na ekran nazwy wierszy i czy mają być pisane nazwy kolumn. To są te najważniejsze argumenty. Pozostałe dwa to one są dosyć takie techniczne w tej chwili, to nie będę ich omawiał. Może kiedyś przyjdzie na nie czas, bo one tutaj już trochę wchodzą na przykład w kodowanie plików, co nie jest tematem dzisiejszego filmu. Zauważmy, że oprócz writeTable tutaj się pojawia writeCSV i writeCSV2. O co chodzi? To są dwa takie, po angielsku, ja nie lubię anglicyzmów, ale no powiem to, wrappers, czyli takie opakowania wokół funkcji writeTable z odpowiednimi już ustawieniami domyślnymi. No i tak się okazuje, że u nas to writeCSV2 jest bardzo atrakcyjne, ponieważ ono pozwala pisać takie pliki CSV, które de facto nie są plikami CSV, ale są czytane przez Microsoft Excel, czy są kompatybilne z systemem Windows tutaj w środkowo-wschodniej Europie, gdzie separatorem miejsca dziesiętnego jest przecinek, a nie kropka,
I z tego powodu, skoro przecinek jest już użyty w jednym miejscu, to nie może być separatorem pól, więc musi to być średnik. Także tutaj tworzymy taki śmieszny plik CSV, bo niebieskoma separated values, czyli plik rozdzielany przecinkami, ale będziemy go rozdzielać tak naprawdę średnikami, bo przecinek będziemy używać w jakimś tam innym miejscu. No i teraz to, co powiedziałem o tych argumentach i ich ustawieniach domyślnych, to możecie przeczytać w języku angielskim tutaj w arguments. A o tym, jak tworzone są pliki CSV i czym się różni funkcja write_csv od write_csv2, możecie przeczytać w CSV files, tym oto podrozdziale. No i tutaj szybko się dowiecie, że write_csv używa kropki jako separatora miejsca dziesiętnego i używa przecinka jako separatora pól. A write_csv2 używa przecinka jako separatora miejsca dziesiętnego i średnika jako separatora pól. No i tutaj wprost jest napisane o tym, że chodzi o to, żeby Excel tutaj gdzieś tam w niektórych europejskich krajach, europejskich dystrybucjach prawidłowo to odczytywał. No więc zabieramy się do pracy, ale jakbyście chcieli, to możecie zobaczyć jeszcze na jakieś przykłady użycia, które znajdują się na końcu pliku pomocy, ale ja przykłady to przerobię z wami samodzielnie. Zatem cóż, no, wracamy po prostu do okna tego podstawowego. Po pierwsze, tutaj odwrócimy ten zoom, przywrócimy układ czterech paneli, a może nawet się pokusimy o to, żeby w ogóle zdjąć tę pomoc. No dobra, no to zobaczmy w takim razie, jak działa funkcja WriteTable z ustawieniami zupełnie domyślnymi. No i widzimy tutaj ciekawą rzecz, to znaczy, że w pierwszym wierszu zostały wydrukowane nazwy kolumn i to są trzy nazwy kolumn, number, name i height, ale zobaczcie, że potem idą w każdym kolejnym wierszu cztery wartości, to jest jedynka w cudzysłowiu, jedynka taka po prostu, potem imię w cudzysłowiu, no i jakaś wartość liczbowa. No i teraz tak, o co chodzi? No kolumna number to jest to, kolumna name to jest to. Kolumna height pasuje do tej wartości, no więc co to jest to? No to są te właśnie automatyczna numeracja wierszy, którą od nas właśnie chciał R, gdybyśmy się chcieli, znaczy którą utworzył nam automatycznie, gdybyśmy się chcieli tego pozbyć, no to musielibyśmy dodać argument row names równa się false, no i wtedy wracamy do naszej oryginalnej intencji, no ale tego typu informacja zapisana do pliku wcale by nam nie pomogła otworzyć tego w Microsoft Excel. Dlaczego? Dlatego, że separatorem pól, zobaczcie, są tutaj spacje. Jak użyjemy write_csv, no to separatorem pól są, widzimy, przecinki. A jak używamy write_csv2, to dostajemy wreszcie to, co byśmy chcieli dostać, czyli pola są separowane za pomocą średnika. No i teraz ja zapiszę ramkę danych data za pomocą właśnie funkcji write_csv2. Na początku podaję data, czyli obiekt, jaki chcę zapisać. Potem ja nie chcę, chcę się nie chcę tych automatycznej numeracji wierszy przez R, chcę się tego pozbyć, więc daję row names równa się false i jeszcze muszę wybrać plik, do jakiego to będzie pisane, więc argument file. No i teraz w cudzysłowie podaję. Mógłbym po prostu na przykład dać, no nie wiem, ja będę te dane chciał zmodyfikować w Excelu, no więc nazwę plik original CSV, ale ja go chcę zapisać w podkatalogu dane. No i teraz mogę użyć względnej ścieżki. Co to znaczy? Tutaj daję kropkę, daję ukośnik, podkatalog dane. Zdaje się, że mam taki podkatalog już gotowy na pulpicie. I ta kropka oznacza co? Oznacza ścieżkę dostępu do pulpitu, a potem dalej ją kontynuujemy przez
pod katalog dane i original CSV. Naciskam Enter, no i zobaczmy, czy będzie jakiś błąd. Nie, uff, udało się. Kamień z serca. Zobaczmy, co się znalazło u mnie na dysku. Zminimalizujmy RStudio. Podkatalog dane faktycznie jest na pulpicie, świetnie. Wchodzimy do tego podkatalogu. Oj, przepraszam. I zobaczmy, co w tym pliku się znajduje. Ja otworzę go w edytorze tekstu Notepad++. To jest zupełnie poza konkurencją, to nie jest żadna wtyczka do R, to jest po prostu edytor tekstowy. Ja go po prostu lubię, dlatego że swobodnie mogę powiększać sobie tutaj wielkość czcionki, no i w ten sposób Wam pewnie łatwiej gdzieś tam na telefonach komórkowych to oglądać. No i zobaczmy, że to, co zostało tutaj zapisane, to jest to, co ja tutaj za pomocą R mógłbym wypisać na ekran, ale bez podawania nazwy pliku. Wyczyśćmy to sobie, skasujmy z poprzedniej komendy file. No i bardzo proszę, to jest dokładnie to samo. W Notepad++ mogę zobaczyć znaki niedrukowane, podobnie jak to można na przykład zrobić w Microsoft Word. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. To znaczy, że każdy z tych wierszy dodatkowo jest jeszcze zakończony dwoma znakami. Carriage Return i Line Feed to jest znak końca linii, czy znak końca wiersza w systemach Windows. Czyli mamy tutaj każdą linię zakończoną znakiem nowego wiersza. Stąd, mimo że tutaj tych danych jest, zobaczcie, na 5 linii, to Notepad++ pokazuje nam, że tu jest 6. linia, jakaś taka ukryta. Dopiero widać, o co chodzi, jak się pokaże te znaki niedrukowalne, które powodują jedynie to, że to jest zawijane po prostu na wiersze. I gdybyście sami chcieli ręcznie utworzyć plik tekstowy, który zostanie wczytany przez R, to dobrą praktyką jest kończenie ostatniego wiersza znakiem nowej linii, czyli zostawianie ostatniego wiersza, można powiedzieć, pustego. No ale takie pliki będą zdecydowanie lepiej do R wczytywane, bez żadnych komunikatów ostrzegawczych. Możemy sobie dzisiaj przetestować, co będzie, jak usuniemy taką końcówkę, ale to za chwilę, jak będziemy wczytywać dane. No więc jak już ten plik sobie podejrzeliśmy, no to zobaczmy, co na to powie nam Excel. Mi się, no mogę zmienić widok też na duże ikony, powiedziałem, że chcę, żebyście to widzieli na ekranie smartfonów, no więc dobrze, niech będzie tak. Widzicie, że mój plik original CSV ma już ikonę Excelową. To jest taka trochę dziwna ikona Excelowa, zobaczcie, że mamy A przecinek, bo to jest ikona taka dla plików CSV. Mimo że tam pola są oddzielane średnikami. Klikamy dwa razy, no i zobaczymy, czy się uda, czy będzie jakaś wtopa. No, się okazało, że jest OK. Zobaczcie, mamy tutaj pierwszą kolumnę, drugą, trzecią, wszystko jest zupełnie OK. No i teraz wyobraźcie sobie, że ten plik wysyłamy komuś, no i ten plik ma zostać zmodyfikowany. No to weźmy coś takiego, dodajmy dodatkową kolumnę, mass. Ile może ważyć John? Na przykład John niech waży 82,2 kg. Ile ma ważyć Marta? Niech waży 60,5 kg. Ile ma ważyć Ben? No dobrze, wymyślmy coś. Ben niech będzie dzieckiem, 45. Jenny to też młodziutka osóbka i ona będzie ważyła 40. Gdybym chciał dodać kolejny wiersz, to też nic nie stoi na przeszkodzie. Mogę wpisać tutaj siebie. Łukasz. No i tutaj ja mam 180 cm wzrostu, dane osobowe, RODO się kłania, no ale moja masa tutaj wyszła 90 kg. Ktoś powie dużo, BMI i tak jeden wskazuje na jakąś tam nadwagę, ale uwaga, no nie. Pomiar był razem z kotem. Może słyszeliście, nie pamiętam, czy w pierwszym, czy w drugim odcinku, takie miauczenie, to był mój kot Lili. No ja tutaj zapiszę, że ten pomiar masy to był razem z kotem, tak? To będzie, dopiszemy jeszcze, nie wiem, na przykład Lilka, takie jest chyba pełne imię, jakie mój syn jej nadał. Co nam da taki komfort, czy mi taki komfort da, że no dobra, te 90 kg to razem z kotem, ha. No kot nie zaburzył pomiaru wzrostu, tu 180 zostaje, trzymałem kota na rękach. No dobra, więc mam takie dane poprawione, mam kolumnę więcej, mam wiersz więcej, no i teraz chciałbym to zapisać do pliku. No to piszemy plik
zapisz jako bieżący folder dane, czyli ten tutaj pulpit, super, wybieramy. No i teraz zauważcie, że on od razu chce pisać do pliku CSV, ale ja bym chciał to zapisać do pliku, który się nazywa modified, bo zmodyfikowałem te dane. Modified, modified CSV, ok, super, chyba nie ma żadnej literówki. Tak, tak, chcę to zapisać. On nas ostrzega, że gdybyśmy to jakieś dodatkowe rzeczy robili w tym arkuszu Excelowym, nie wiem, kolorowali komórki, no to to się nie zapisze w pliku CSV. My chcemy surowe po prostu dane sobie tutaj zapisać. Zminimalizujmy to, zobaczmy, co się znajduje w tym pliku modified. To jest ten plik. No, oczywiście mogę go otworzyć Excelem na powrót, on już jest otwarty, więc to może jakieś konflikty rodzić. Podejrzyjmy, co jest w tekście. Otwórzmy go w Notepad++. No i zobaczcie, to jest troszeczkę inna filozofia niż to, co robił nam R. To znaczy, zauważcie, że napisy nie są ujęte w cudzysłów, tak jak każdy napis był ujmowany w cudzysłów przez R, tutaj tylko jeden z nich został ujęty. Zobaczcie, to po to był mi potrzebny ten kot na wadze, żebym mógł tutaj dołożyć średnik. Chciałem sprowokować Excel do błędu, to znaczy chciałem użyć specjalnego symbolu w obrębie mojego napisu. To znaczy użyłem separatora pola, tak? To znaczy ten średnik mógłby potencjalnie mówić, że Łukasz to jest wartość pola name, a potem jest już wartość pola height i to będzie lilka. No i to spowodowałoby błąd wczytywania tego pliku do R. Ale Excel sprytnie wychodzi z tego problemu, ujmując to w cudzysłów, czyli on jest oszczędny, ujmuje w cudzysłów tylko te wartości napisowe, które naprawdę tego potrzebują. No dobra, zobaczmy, czy uda nam się ten plik bez problemu wczytać do R. A jeszcze jedno podejrzymy, czy tutaj jest koniec wiersza. Jest, jest, zobaczcie. Mamy tutaj 6 linii z danymi, ale tak naprawdę w pliku jest 7 linii, ponieważ tutaj jest na końcu ostatniego wiersza znak nowej linii, carriage return line feed, czyli powrót karetki i zasilanie nową linią papieru maszyny do pisania. Możecie sobie gdzieś w internecie sprawdzić, o co chodzi z maszyną do pisania, karetką i zasilaniem jej papierem. No i to się wzięło ze starożytnych czasów, kiedy trzeba było jakieś drukarki obsługiwać i tutaj głowicę drukującą na początek nowej linii przerzucić i jeszcze przekręcić papier. No stąd jest taki dwuznakowy tutaj taka instrukcja określająca koniec wiersza w systemach Windows. Troszkę inaczej jest to w systemach Unixa podobnych, w Macach, w Linuxach. No dobra, spróbujmy w końcu to wczytać do R. Wracamy, może go powiększymy. Zobaczmy jednocześnie konsolę, zobaczmy ten mój mały skrypcik. No i teraz pierwsza rzecz. Mogę odpytać R za pomocą komendy list files, jakie ja będę, jakie mogę wczytywać w ogóle pliki, jakie są dostępne w podkatalogu dane. Robię run. No i się okazuje, że faktycznie są dwa pliki. Modified CSV, Original CSV. No i teraz jest funkcja, która nazywa się readCSV2 i ona powinna wczytywać bez problemu właśnie pliki CSV tworzone na komputerach tutaj w środkowo-wschodniej Europie. I taka funkcja, zobaczcie, jeżeli ja ją wywołam bez pisania do jakiegoś tam obiektu konkretnego, no to mogę to po prostu wydrukować na ekran, run. No i wczytał się, zobaczcie, plik, wczytał się zupełnie prawidłowo, ale ach, znowu dodał tę numerację wiersza automatycznie. Ja się jej pozbyłem podczas eksportu, potem on dodaje to raz jeszcze i jest taki mały klops, no ale no dobrze, niech mu będzie. Mogę to oczywiście zapisać do obiektu, tutaj nazwałem go mod data, jak modified data, run. No i w ten sposób mogę do niego oczywiście zajrzeć w taki za pomocą funkcji print, wydrukować go na ekran, no i dokładnie ten sam wynik, ale zobaczcie, on się już wtedy zapisuje tutaj w środowisku mod data, widzicie, że mam dodatkową kolumnę mas, mam więcej obserwacji, no różni się ta ramka danych, wszystko jest ok. Na koniec parę słów o tym, jak wczytywać pliki, jak nie pogubić się w ścieżkach, jak nie pogubić się w rozszerzeniach nazw plików. To już jest część poświęcona czysto systemom Windows, ponieważ na Linuxie, na Macu będzie to tak naprawdę zupełnie inaczej.
Więc spójrzmy raz jeszcze na ten tutaj katalog, który się tutaj pojawił. Jak słyszycie, kot jest w tle. Ja na chwilę muszę przerwać i go wypuścić, bo będzie miauczał i drapał mi w drzwi. Także chwileczkę. Kod wypuszczony, możemy nagrywać dalej. Zobaczcie, to są pliki, które mają rozszerzenie CSV. No i teraz tutaj problem może być potencjalnie taki, że jak kliknę w eksploratorze Windows Widok i odkliknę to rozszerzenie nazw plików, no to one się zaczynają nazywać Modified Original, czyli ja tylko mogę się zorientować, jaki to jest typ pliku po ikonie, no właśnie temu A z przecinkiem, a tak i wiem, że zostanie otworzony, czy spróbowany, Windows będzie próbował go otworzyć za pomocą tutaj Excela oczywiście. No i teraz mogą być pewne problemy, bo zobaczcie, jeżeli ja mam ukryte te rozszerzenia nazw plików, a na siłę spróbuję takie rozszerzenie dodać, czyli spowoduje tutaj na przykład w tym oryginalnym pliku F2, zmieniam go, dodaję CSV, Enter, no to co ja zrobiłem? No wydaje się, że ten ma rozszerzenie, ten nie ma rozszerzenia, ale tak naprawdę obydwa mają rozszerzenie nazw plików. Jak to kliknę tu, o, pach, to się okazuje, że teraz ten ma podwójne rozszerzenie. Oczywiście tylko to ostatnie jest prawidłowe, a sama nazwa pliku została zmodyfikowana, co może jakieś rodzić problemy. Zobaczcie, że R to rozumie w taki sam sposób, czyli jak wykonam komendę raz jeszcze list files, to okaże się, że mam teraz plik original CSV, CSV. No i teraz, gdybym próbował wykonać tę komendę co poprzednio, czyli odwołać się do prawidłowej nazwy pliku, jaka powinna ona była być, ale ja ją zmodyfikowałem, zrobię run, no to się okaże, wczytał to z jakiegoś powodu i to mnie bardzo zdziwiło. A, bo ja wczytuję, przepraszam, modified, to on jest, ale gdybym spróbował teraz wczytać original CSV, przepraszam, o, taki oto plik, enter. No to jest błąd w poleceniu, nie można otworzyć połączenia, bo nie ma takiego pliku jak dane original CSV, ponieważ zobaczcie, może nam się pozornie wydawać, że on jest w tym widoku original CSV, ale tak naprawdę jest to plik original CSV, CSV. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, mając tutaj do czynienia z systemem Windows, że gdybyśmy chcieli wczytać jakiś tam plik gdzieś tam będący w czeluściach komputera i nie za bardzo wiemy, jaka to jest do niego ścieżka dostępu i nie wiemy, jak się do niego dobrać, to wystarczy w taki plik kliknąć, na przykład kliknę w ten Modified CSV, i w narzędziach głównych jest takie mikro mydełko, taki mikro przycisk kopiuj ścieżkę. Więc ja ją sobie skopiuję i zobaczcie, że jak wkleję ją tutaj, paste, to otrzymuję ścieżkę do tego pliku C users banasiak desktop dane modified, taką zupełnie bezwzględną. Tylko tutaj jest jeden trik, na który trzeba bardzo uważać, to znaczy zauważcie, że wszystkie ścieżki, jakie pisałem do tej pory i jakie rozumiał R razem z RStudio, to były ścieżki pisane z pomocą kreski ukośnej. A tutaj niestety mamy odwrotną kreskę ukośną. No i to jest de facto prawidłowy sposób zapisu ścieżek w systemie Windows. On się jeszcze wziął ze starych czasów z DOS-a. Co prawda Windows teraz rozumie i odwrotną kreskę ukośną, i po prostu kreskę ukośną, no ale domyślnie wypisuje tak, jak powinno być od zarania dziejów Windowsowych, od zarania dziejów DOS-owych z odwrotną kreską, no ale R tego nie wczyta. Zobaczcie, co się stanie. Gdybym chciał użyć tej ścieżki, bo to jest po prostu, ona będzie zapisana tutaj do obiektu path run, no to nawet tego nie mogę zapisać do tego obiektu, widzicie, to się dzieje, no coś jest nie tak, bo odwrotna kreska ukośna w R i RStudio ma inne znaczenie, więc ja ten problem muszę rozwiązać, to jest niestety strasznie uciążliwe, za pomocą ręcznego odwrócenia tych kresek ukośnych, co jest frustrujące. No i teraz mogę, o proszę, kliknąć run, no i otrzymuję path, który jest wektorem jednoelementowym zawierającym ścieżkę dostępu, bardzo ładnie. No i teraz mogę ten wektor użyć
po prostu do zasilenia funkcji read CSV2. No i teraz nie wpisuję tutaj tej ścieżki, tylko wpisuję path. No i mi się wczytuje prawidłowo plik z zupełnie prawidłową strukturą danych, czyli nie muszę ręcznie wpisywać, jak widzicie, tej ścieżki. Mogę ją zapisać sobie wcześniej do jakiegoś tam obiektu, do wektora, no i potem to wykorzystać. W ten sposób można na przykład kod podzielić na jakieś tam linie i zrobić ten kod czytelniejszym. Ale o programowaniu, o jakichś między innymi stylach programowania, jak to można sobie wszystko poukładać w R, żeby napisać pierwszy prosty program, to będę mówił w kolejnym odcinku. A na razie mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, że ten odcinek Wam się podobał, więc jeżeli tak, no to subskrybujcie, łapka w górę i widzimy się w kolejnej części. Cześć!